Hyundaiów będzie za mało, potrzeba więcej tramwajów. Coś długo czekamy na ten peron 5 Warszawy Gdańskiej. Nie udało się, był strajk w środę na WKD. Całodobowe P plus R, już w przyszłym roku. ZDM leduje nawet tramwaje. Ruszają prace przy S7 Czosnów-Kełbin. Jest umowa na budowę parku Żelańskiego. O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym, z niedzieli na poniedziałek, w nocy. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, witam Ząż i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym, gdzie mamy chyba rekordową liczbę niedziałających wind na stacjach metra. Bo mamy tak, Świętokrzyska, Ratusz Cena, Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Brudno, Mat Kondratowicza, Marymont, Centrum, Centrum Nauki Kopernik, Targówek Mieszkaniowy, Pola Mokotowskie, Młociny, Plac Wilsona, Dworzec Gdański i Kondratowicza. No co ja mogę powiedzieć, chyba tak dużo wind niedziałających to jeszcze nigdy Mniejsza z tym nie było. Jeżeli do przyszłego tygodnia sytuacja się nie poprawi, to ja może zrobię ride albo jakiegoś live'a w postaci przejazdu przez wszystkie niedziałające windy i sprawdzimy, czy faktycznie wszystkie one nie działają. I czy może na przykład nie ma jakichś innych niedziałających, które tutaj nie są objęte tym. No nie wiem, no tych wind jest naprawdę za dużo niedziałających, ale sytuacja jak widać jest całkiem nieciekawa. Tymczasem nowości, jeżeli chodzi o koło miłośników metra, taki trochę fragment w sumie sprostowany. A mianowicie są nowe gadżety, nowe koszulki, nowe kubki, zainspirowane metrem. Mamy taki kubek, proszę bardzo. No i też są nowe bluzki z opcją czarną. Także jak jesteście zainteresowani, link do tego macie w opisie, więc możecie sobie zobaczyć takie elementy metrowskie. Tymczasem idziemy dalej, bo mamy oczywiście Kasprzaka. Co prawda większość utrudnień już była w ten weekend, o tyle spokojnie. Coś tam jeszcze nam zostało na wisienkę na torcie. A mianowicie to, że warto powiedzieć o tym, że faktycznie dzisiaj jeszcze do godziny 17 była zamknięta jezdnia ulicy Kasprzaka, bo był nowy asfalt. W związku z tym, że tutaj na Ordona i Elekcyjnej całkowicie już było wszystko gotowe, jeżeli chodzi o nowe torowisko tramwajowe i trzeba było to wszystko wyasfaltować. Więc autobusy, wszystko jeździło objazdami, ale dobrze, że już mamy to chociaż zrobione. Pytanie cały czas, kiedy ta jezdnia Kasprzaka wróci, a właściwie się pojawi do nowej orientacji, nie wiemy, ale miejmy nadzieję, że w sumie niedługo. Natomiast ten weekend również miało miejsce frezowania, właściwie wymiana przejazdów tramwajowych na rondzie Daszyńskiego. Z tego co wiem, bez montażu jeszcze zjazdów, a szkoda, mogliby to zrobić wszystko za jednym samochem. Szkoda bardzo. Nawet w takiej orientacji by się teraz już przydały te przejazdy. Natomiast faktycznie nie ma tego budowanego i co ważne, te prace tutaj na rondzie Daszyńskiego będą jeszcze w przyszłym tygodniu, tylko trochę inaczej to będzie wyglądać. Przy okazji warto zaznaczyć, jak wtedy wyglądała dzisiaj jeszcze komunikacja miejska, a mianowicie naprawdę było spektakularnie. Po pierwsze jedynka jechała kierunek zajezdnia Wola, a właściwie kierunek Rogalińska, więc dosyć ciekawa tatasa. Mało tego, mieliśmy linię 71, która jeździła na tatasie Nowe Bemowo Annopol, no i mieliśmy 22 i 24 kierunek Plac Narutowicza bądź Banacha. Była też linia ZD2, która jeździła na tatasie Plac Narutowicza Okopowa, więc ogólnie dosyć dużo na okrągło i objazdami i w ogóle, no, dosyć ciekawe atrakcje. Tymczasem te tramwaje jeżdżą, no ale trochę ich mało w sumie, więc przydałoby się ich więcej, i więcej, i więcej, i no właśnie. Była opcja na wykupienie, a właściwie kupienie dodatkowych Hyundaiów. No i cisza. Nie było pieniędzy, ale potrzebne są te tramwaje i zobaczymy, jak to faktycznie będzie wyglądać. Niedawno przyjechał ostatni tramwaj nowy w ramach właśnie Hyundaiów. 123 tramwaje już przyjechały i do końca tego roku będziemy mieli coś nowego. A mianowicie będą konsultacje rynkowe w sprawie właśnie zakupu nowych tramwajów. Nowe tramwaje mają przyjechać do ostatniego kwartału 2032 roku. Chodzi oczywiście o transzę unijną. No i co ważne, te tramwaje to ma być nawet do 160 nowych tramwajów. Czemu aż tak dużo? Bo nowe linie tramwajowe się będą oddawane do użytku. Mamy tutaj informacje, że na Kasprzaka, do Wilanowa, na Gagarina, no i oczywiście niedługo będą jeździć tramwaje pod Zachodnią. To wszystko powoduje, że będzie więcej tramwajów potrzebnych do wykorzystywania, a tramwaje chcą
całkowicie wyrzucić wszystkie te tramwaje wysokopodłogowe. Czy tego chcemy, czy nie, tak wygląda przyszłość tramwajów i to 100% ma być, jeżeli chodzi o wszystkie te tramwaje niskopodłogowe stolicy. Dlatego potrzebne jest jeszcze więcej tramwajów. I w pierwszej transzy ma przyjechać tych tramwajów 20 tramwajów jednokierunkowych o długości 33 metry. Do końca tego roku mają się zakończyć te konsultacje, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak to będzie podzielone i kiedy faktycznie możemy się spodziewać nowych tramwajów i ciekawe w sumie od kogo, bo Hyundai były hucznie imprezowane, nie skorzystano z opcji, no i zobaczymy, co będzie kolejne. No już jakiś czas temu mówiłem wam, z tego co pamiętam, że a tych tramwajów jest za mało, w sensie dużo było ich kupionych, ale brak opcji naprawdę się mocno na tym odbije. Tak samo jeżeli chodzi o Skody. Brak wykorzystania przez Metro Warszawskie opcji na Skody w efekcie budowania trzeciej linii metra będzie powodowało tym, że trzeba będzie dokupić więcej pociągów. No i niestety tak to wygląda. Tymczasem informacje z PKP. No wiecie, na Legionowie już są nowe działające windy, więc to taka nowość, jeżeli jesteście zainteresowani. Natomiast na Gdańskiej cały czas panel piąty jest w budowie. Znaczy w budowie, no bardziej jeżeli chodzi o budowę, to jest budowa formalna, a mianowicie czy było potrzebne pozwolenie na budowę, czy go nie było, czy to jest peron tymczasowy, czy to jest docelowy, bo jednak tak wygląda jak docelowy, ale niby jest tymczasowy, bo nie ma pełnej długości. Słuchajcie, aktualnie wszystko formalnościowo musi być dopięty na ostatni guzik, dopóki to nie będzie zalizowane, nie będzie pozwolenia na użytkowanie, a bez tego pociągi nie będą mogły stamtąd obsługiwać pasażerów, więc jeszcze chwilę poczekamy. W teorii w grudniu z nową rozkładem jazdy mają tutaj się już zatrzymywać pociągi. Jak będzie, zobaczymy. No ja tylko przypomnę, że pierwotnie ten peron miał być trochę krótszy, ale miał być oddany do użytku dużo, dużo wcześniej. A kiedy? Na koniec września. Mamy listopad, a właściwie już drugą połowę listopada. I peronu jak nie ma, tak nie było. Miało być szybko, ładnie, pięknie, a wyszło jak zawsze. No dobrze, idziemy dalej, bo też są nowości, jeżeli chodzi o PKP, a jeżeli chodzi właśnie o nowy rozkład jazdy. Spodziewajcie się nowości na przełomie roku, włącznie z nowymi pociągami do Zakopanego, które już będą normalnie funkcjonować. No i oczywiście więcej nowych relacji, w tym również zagranicznych, więc spodziewajcie się, że możecie zobaczyć coś nowego. Nie będę się tutaj zagłębiać w konkretnie wszystkie pociągi, bo jest ich naprawdę całkiem dużo. Wystarczy, że powiem wam, że w teorii od 22 grudnia mają wrócić pociągi do Zakopanego. Czy w to wierzycie, że cała budowa się wtedy już zakończy, czy nie? Ja powiem, że nie osobiście, ale no zobaczymy. Natomiast faktycznie warto powiedzieć, co się działo w środę. W środę się działo kiepsko na wykładce, mianowicie no w środę wykładka stanęła. Nie udało się dogadać ze związkowcami, dlatego też pociągi od godziny 6 do godziny 8 zatrzymały się na najbliższych przystankach czy stacjach kolejowych i wtedy pociągi nie jeździły. Na ten czas w teorii jeździła komunikacja zastępcza autobusowa, ale umówmy się, autobusem zamiast wykładki pociągiem dużo, dużo gorzej się jedzie i dłużej. Natomiast w tym samym czasie było wzajemne hotelowanie od godziny 5.30 do 9 w kolejach mazowieckich. To jest z tym, że jeżeli mieliście bilety jednorazowe, trzeba było pójść do kierownika pociągu i go o tym poinformować, że właśnie w ten sposób chcecie pojechać. Można było jeździć, dobrze, że udało mi się zrobić te wzajemne hotelowanie na tak krótki czas, że można było podjechać autobusami, no ale szkoda, że w ogóle to się wydarzyło. To się inaczej, nie kojarzę sytuacji, pewnie w komentarzach mnie wyprowadzicie z błędu, ale nie kojarzę sytuacji, żeby kiedykolwiek był tak duży strajk na wykładce, że faktycznie wszystkie pociągi, pomijając wojnę, wszystkie pociągi stanęły. Ja szczerze powiem, czegoś takiego sobie nie kojarzę. No ale może już kiedyś coś takiego było. Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem lecimy dalej, bo mają być wyczyszczone ściany na Warszawie Śródmieście. Dworzec, stacja, przystanek kolejowy, jak zwał, tak zwał, ma mieć czyste ściany. Kiedy? No zobaczymy, jak faktycznie aktualnie są analizowane oferty, więc co ciekawie może być faktycznie, jeżeli to wszystko zostałoby wyczyszczone. Firma, która to będzie realizowała. Co ważne i o czym trzeba powiedzieć, to jest to, że na początku 2021 roku Mazowiecki Konserwator Zabytków podjął decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego dworca Warszawa Śródmieście z uwagi na zachowane wartości artystyczne, charakterystyczne i naukowe obiekty. Czy wy tam widzicie w tych ścianach jakieś elementy historyczne? Dajcie znać w komentarzach. Ja szczerze powiedziawszy, ja bym widział całkowicie nową Warszawę Śródmieście w trakcie przebudowy siedlicy, no ale jest zabytkiem, więc musi pozostać. Tymczasem no, też jeszcze było więcej utrudnień w ten weekend, a mianowicie remonty lodowiska. Dla linii 17 i 33 jeździły na Okrągłowską. 17 jeździła pomiędzy swoimi docelowymi pętlami, ale przez Marszałkowską, więc
taki bajer, a 33 jechała kierunek nie Kielecka, tylko kierunek właśnie Plac Narutowicza. No i oczywiście też jeździła linia zastępcza Z17. Tymczasem z nowości od nowego roku P plus R będą całodobowe i w całe weekendy czynne. Również będzie i to inaczej, jeżeli chodzi o samochody elektryczne. Teraz będzie na każdym z tych urządzeń miernik prądu, ile się zużyło, i faktycznie będzie stawka stała za tak samo jak na stacji benzynowej, po prostu będzie się za to płacić. Więc trochę z nowości będzie, trochę to się zmieni, będzie też większa opłata za brak posiadania biletu na wjazd w postaci 250 zł zamiast 100 w aktualnej. No i no cóż, co ja mogę powiedzieć? W sumie zmiana na lepsze, bo jednak parking P plus R całodobowy jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli będzie mimo wszystko maksymalny czas postoju tego samochodu na tym parkingu. Bo umówmy się, jeżeli ktoś wjedzie i ma kartę miejską, albo jest seniorem i wjedzie sobie na taki P plus R na Młocinach i go sobie zostawi na pół roku zimę, to ten parking niekoniecznie w ten sposób ma działać. Miejmy nadzieję, że jakoś to będzie rozwiązane tam, żeby te samochody nie stały po nie wiadomo jak długi czas. Tymczasem kolejna informacja, mianowicie to jest to, że Jana Obrachta jest już z nową nawierzchnią. To się zmieniło w poprzedni weekend i faktycznie jest tutaj ładnie, nowo, asfaltowo, czarno. W związku z tym, że autobusy tutaj jeżdżą, wyjeżdżają, to trzeba było to wszystko wymienić po nowemu. Tymczasem w ten weekend odbywało się frezowanie ulicy, w sensie miało się odbywać w ten weekend, ale ostatecznie odbędzie się w przyszły weekend, frezowanie ulicy Chodeckiej. Czemu? Śnieg padał, więc w sumie nic dziwnego, że tego frezowania nie było. Taki odcinek od tej przypadku będzie zamknięty ulicy Chodeckiej, kawałek za Kondratowicza, chodzi oczywiście o dojazd do pętli autobusowej. Więc spodziewajcie się dużych i naprawdę takich sensownych utrudnień. Więc na razie na spokojnie, sytuacja będzie dopiero w przyszłym tygodniu. Tymczasem nowości, jeżeli chodzi o ZDM i tramwaje. Ledowanie, ale już teraz z tunelów tramwajowych, bo wszystkie tunele ZDM-owskie dla samochodów zostały usuwane, no to teraz jeszcze można zrobić tunele tramwajowe. Takich tunelów tramwajowych w Warszawie raczej dużo nie mamy, ale wszystkie już są tramwajowe. Dajcie znać mi w komentarzach, jakie znacie tunele tramwajowe, poza tym pod Mostem Północnym i poza Mostem Gdańskim. Tutaj taki, no w teorii jest tunelem, ale niekoniecznie. Dajcie mi znać w komentarzach, które tunele kojarzycie. No i wszystkie już są w teorii oświetlone LED-owo, więc dużo też taniej. Tymczasem nowości, jeżeli chodzi o Plac Powstańców Warszawy. Film powinien się dla Was pojawić prawdopodobnie jutro po południu z tego placu. Natomiast co ważne, to jest to, że plac owy będzie trochę inaczej. Tam się faktycznie zmieni układ drogowy, bo na plac będzie wjazd i wyjazd. Aktualnie to nie ma wjazdu przez sygnalizację ze światłem, tylko wyłącznie jest tam przy telewizji polskiej wjazd. Teraz będzie inaczej, teraz będzie wjazd też do parkingu dzięki temu właśnie wprowadzony. Natomiast co jest ważne, to jest to, że całe skrzyżowanie z Placem Powstańców Warszawy będzie całkowicie przebudowane wraz z kilkoma ulicami, jeżeli chodzi o sygnalizację świetną. Tam po prostu ZDM trochę będzie musiał pobawić się. Zobaczymy, jak to faktycznie wyjdzie, bo również tutaj chcą zrobić nowe azyle, nowe elementy zielone, żeby tu nie było betonu, tylko było zieleń. No i tutaj jakieś azyle by też się przydało wstawić. Więc faktycznie ZDM ZDM-uje i leduje i oczywiście dodaje więcej zieleni. Tymczasem S7 Czosnów Kałupin została podpisana umowa na zaprojektowanie i dostosowanie do parametrów drogi trasy ekspresowej tego północnego wlotu DK7 do Warszawy. Na razie tylko i wyłącznie Wam przypomnę, że to nie jest jeszcze odcinek do Warszawy. To jest odcinek tu, Czosnów, węzeł, węzeł Sadowa i tu się kończy. Jeszcze kolejny odcinek do Warszawy będzie realizowany jeszcze później. Natomiast tam prace też już faktycznie niedługo będą się coraz to mocniej zaostrzać. Więc, no i tutaj też ciekawostka jest, bo tu powstanie MOP. MOP za Warszawą, jedyny, który będzie MOP 2 Łamana Las i Peników. No, to takie dwa ciekawe. Będzie też węzeł Palmiry, no i właśnie węzeł Czosnów, jak i również węzeł Sadowa. Więc takie bajery. Ja w ramach mojego latania nad S7-ką, jak będzie ciepło i będzie co najmniej 10 stopni, nagram kolejny fragment, nie wiem czy to będzie jeszcze w tym miesiącu. Natomiast ten fragment nagram w innym, niewymiernym miesiącu, kiedy nagram już tamten fragment, bo faktycznie warto byłoby, aby to jeszcze zobaczyć jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, chociaż trzeba pamiętać, że na razie to są tylko wyłącznie prace projektowe. Jak one się zakończą, to dopiero będzie można to analizować. Przy całym procesie projektowania
i uzyskiwania decyzji, jak i realizacji kierowcy, nowa trasa będzie gotowa na wiosnę 2027. No, powiem to tak. Jeszcze trochę czasu mam. Jeszcze trochę czasu mamy. No ładnie. Tutaj jeszcze mam jakąś informację. Natomiast w październiku 2023 ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie ostatniego odcinka północnego wlotu 12,9 km nowego do bezpośrednio właśnie Armii Krajowej. Więc tam to już się projektuje, tu też się będzie projektowało. No musimy poczekać tak jeszcze chwilę, zanim to się faktycznie zakończy. A, tu jest jeszcze mapka taka fajna. Możecie zobaczyć wszystkie drogi ekspresowe zarządzane przez GDAKę, które faktycznie są planowane. No to po pierwsze właśnie jest ten odcinek tutaj, Czosnów-Kałupin dotąd. Następnie jest odcinek S7 przez Warszawę, Bielany, z tunela i tak dalej. Z węzłem tutaj Warszawa Północ. Mamy też oczywiście wspaniałą wschodnią obwodnicę Warszawy, która no, kiedyś będzie wybudowana. To tak kulturalnie powiem. Mamy też odcinek, który jest jeszcze cały czas budowany, czyli S7 w tym miejscu. No i właściwie tyle, jeżeli chodzi o drogi ekspresowe. Trasy NS, jak widzicie, tu całkowicie nie ma na tej mapie. Mamy też jeszcze taką mapkę, gdzie dokładnie nam pokazuje ten odcinek, który faktycznie jest już aktualnie realizowany, jeżeli chodzi o tą część projektową. Trasy NS, jak widać, nie ma. Tutaj też jest ta duża obwodnica Warszawy, ale też przy niej no, prace co najwyżej projektowe, ale zanim to się tam jakkolwiek będzie budować, to jeszcze spokojnie sobie poczekamy. Natomiast nie będziemy aż tak długo czekać na park żerański. On będzie powstawać niedługo. Niedługo to oznacza, że faktycznie została podpisana umowa na budowę i w teorii już w tym miesiącu powinny się rozpocząć prace budowlane. Czy się rozpoczęły? Nie wiem, bo w sumie nie wiem, bo nie byłem tam, ale spokojnie przedam wasze pytania. Tak, będę nagrywać budowę tego parku co 2 miesiące lub rzadziej, jak, tak samo jak pole Mokotowskie, czyli najprawdopodobniej co kwartał jakoś mniej więcej. I zamierzam jeszcze w tym miesiącu się tam pojawić i nagrać to przed rozpoczęciem budowy, bądź pierwsze prace faktycznie, jakie tam się rozpoczną. Niemal 500 drzew i ponad 1000 krzewów oraz 36 tysięcy bylin. To by się spodziewał, że byli będzie najwięcej. Jak będzie nowy park wyglądać? No całkiem ciekawy. On jest całkowicie nad kanałem żydańskim, więc faktycznie może być dosyć majestatyczny. Tutaj z jakimiś nawet molami, że tak to powiem. Jestem bardzo ciekawy, jak to faktycznie wyjdzie. To jest przestrzeń bardzo niezagospodarowana i w sumie, jeżeli by zrobili coś podobnego jak park akcji Burza, to byłbym naprawdę mocno zadowolony, bo ten rejon zasługuje na taki potencjał, a tam jest trochę tych osiedli też w okolicy. I po prostu ta przestrzeń jest tak mocno, mocno niewykorzystana. Tymczasem na pewno dużo z was kojarzy taki jeden wielki klot biały, który stoi obok Świętokrzyskiej. Czyli oczywiście Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Za rok będzie oddane do użytku, będzie wielka wystawa i mamy też parę zdjęć, jak to aktualnie wygląda. Schody. No schody coraz to ładnie wyglądają już na biało. Przypominam wam, że to nie jest pomalowane na biało, to jest biały beton. No i mamy też ujęcie, jak to będzie w przyszłości wyglądać w środku. Ja już miałem okazję tam być w środku, zobaczyć jak to wszystko wygląda jeszcze podczas budowy. No czekam, tak? W sensie może z zewnątrz nie jest, jest kontrowersyjne, ale w sumie trzeba pamiętać, że to jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Więc to siłowo musi być coś nowoczesne, nawet może z przyszłości i z przyszłościowej architektury, niż to, co aktualnie jest tendencyjne i aktualnie jest popularne w Warszawie. Więc może i to dalej podejście. I osobiście powiem wam, to się wygląda i wyróżnia się mocno, ale czy faktycznie bym go aż tak mocno krytykował, jak go wszyscy? W sensie wiem, że to jest centralne miejsce w Warszawie i to jest miejsce reprezentacyjne, ale może właśnie taka abstrakcja jest dobrym rozwiązaniem w samym centrum stolicy i wyjściem naprzeciw, że w sumie można postawić wszystko. A to jest w sumie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, więc z nowocześnością może trochę zajechało. Dajcie znać w komentarzach, co chcecie, ale bez hejtu politycznego, jak zawsze was proszę. No i na koniec temat, czyli zrównoważony plan mobilności dla aglomeracji warszawskiej. No i tu jest ciekawe parę fragmentów. W ten sposób Warszawa ma się rozwijać i ogólnie cała aglomeracja. Mamy przy okazji tutaj pokazane wszystko, jakie są gminy, wsie i tak najważniejsze punkty. No i mamy obszary zabudowy. Obszar bazowy, zwróćcie uwagę, że to jest nawet Mokotów jako obszar centralny. Bazowy to jest nawet Ożarów Mazowiecki, Piaseczno czy Radzymin. Ciekawe. Główne wody miasta Stołecznego Warszawy, to widać dosyć ładnie, no i nawet mamy Baranów, więc ja wiem, że Baranów jest głównie znany z CPK, ale w teorii on jest też brany pod uwagę jako rozwój Warszawy. No, aktualnie dojazd czymkolwiek do Baranowa inaczej niż autostradą w sumie może być dosyć mocno
niewygodnej. No, komunikacją miejską z Barnowa do Warszawy to chyba nawet nie chcę myśleć, jakby to długo trwało. Dajcie w sumie znać w komentarzach, czy kogoś się da to zrobić. W sensie, tak, komunikacja ma na myśli, że codziennie do pracy jeździć z Baranowa do Warszawy. Bo tak mi się trochę to nie wydaje, że to było jakoś przyjemne. Natomiast co ważne i co chciałem wam powiedzieć, to jest to, że są korytarze wysokodajnego transportu zbiorowego o znaczeniu metropolitalnym. I tu jest nowy taki ciąg w tym miejscu, omijający Stare Babice, jadący pomiędzy Babicami i Ożarowem Mazowieckim, jadący w kierunku Leszna. I moje pytanie jest, co to jest? W sensie, tego nie było nigdy. Jakby nie było tego planu. Czy to jest plan na jakiś tramwaj jadący w tym miejscu? Bo on się ciągnie idealnie od pętli tramwajowej osiedle Kurczewska. Czy to jest coś nowego, czego nie znamy? Pomijając to, że mamy tramwaj przyciągnięty dalej do Janek. Mamy tramwaj kierunek, no są tu mało powiedziane, ale tam dalej jadący. Znaczy do Ząbek tutaj też coś w sumie jest zaplanowane, ale w tym miejscu w kierunku Marek mamy tramwaj zaplanowane. Mamy też w teorii, naciski na w teorii, wyjazd z Warszawy przez Białękę w kierunku właśnie Zalewu Zgrzyńskiego w formie tramwaju. W teorii, w sensie wiecie, to jest środek wysokowydajny, więc to może być albo buspas, albo tramwaj, metro raczej wątpię. Mamy też oczywiście kierunek Łomianki, jak i również tutaj krótki fragment, ale to jest jeszcze Warszawa, to znaczy, no tak, to jest jeszcze Wesoła. No i oczywiście do Piaseczna, czy w inne tutaj okoliczne rejony. Tu też są planowane linie kolejowe w teorii, które mają powstać w najbliższym czasie. Z tym, że trzeba pamiętać, że, no wiecie, planowany transport szynowy o ruchu pasażerskim, tych linii kolejowych tutaj jest trochę planowanych, między innymi do Tatrzyna. Natomiast czy faktycznie to powstanie i będzie realizowane? Miejmy nadzieję, że tak, ale jak to będzie funkcjonować, zobaczymy. Tutaj co ważne, też na przykład mamy ten pociąg już jeżdżący, więc on nie jest planowany. W sensie, tu pociągi jeżdżą. Z tym, że to jest kolej wąskotorowa grójecka i raczej to nie jest brane pod uwagę jako pociągi pasażerskie. I tu mamy też właśnie Konstancin Jeziorna z pociągiem, co też jest ważne do wzięcia pod uwagę. Czy coś jeszcze tutaj mamy? No tu jest linia kolejowa, która w sumie by się nawet przydała, żeby się połączyła. I to tyle, jeżeli chodzi o okolice. A, no tu jest oczywiście pociąg na lotnisko, ale to chyba wiadomo, do Modlina. Dobra, no to tyle z takich ciekawostek. A, jeszcze tutaj jest ciekawostka. Jak często komunikacja miejska ma jeździć? Czyli co 15 minut, co 15.30, 30.60, 60.20 lub rzadziej niż co 2 godziny. No i faktycznie mamy tu taką mapkę i proszę bardzo, by być, no w centrum wiadomo, mniej więcej wszystko jest na czerwono, chociaż mamy nawet tutaj jakieś elementy żółte, co mnie trochę przeraża. Ale mamy wyloty tutaj dosyć częstym ruchem, jaki jest planowany do Piaseczna, częściej niż co 15 minut, w kierunku Marek co 15 minut częściej i ogólnie wszystkie pociągi, nawet do lotniska Modlin, mają jeździć częściej niż co 15 minut, więc brzmi to interesująco, ale czy faktycznie im się uda to wszystko zrobić, żeby tak to często jeździło? No, według mnie to jest ambitny pomysł i na pewno warto o tym w ten sposób myśleć, żeby faktycznie komunikacja miejska była alternatywą dla samochodów i faktycznie często jeździła, bo jeżeli ktoś patrzy, że jego autobus przyjedzie, nie wiem, w weekendy co 2 godziny, a mamy takie miejsca, albo co gorzej, co 2,5 godziny mamy takie autobusy w Warszawie, no to mówmy się, znaczy stwierdzi, że chyba woli samochód. No i na koniec jeszcze mapa rowerowa. Nowych tras rowerowych też jest dosyć dużo planowanych, ale zwróćcie uwagę, że no co prawda tutaj to wszystko ładnie, pięknie wygląda, ale nie wszędzie idealnie to jest zrobione. W sensie dojazd do Warszawy nawet może i powstanie, ale dojazd z Warszawy, ale dojazd pomiędzy poszczególnymi gminami, miastami dookoła Warszawy, no już trochę gorzej to wygląda. Tutaj to dosyć mocno widać, zresztą tutaj też nie ma żadnych połączeń, co nie? Więc no przydałoby się, żeby wszystko nie tylko i wyłącznie było scentralizowane, ale również pomiędzy miastami było to jakoś połączone. Dobrze, no i tak, na koniec oczywiście sondaże, mniejsza z tym. Odświeżmy sobie stronę i zobaczmy na najświeższe sondaże, co my tutaj mamy. A mianowicie, po pierwsze, sondaż, czy sala kongresowa w Pałacu Kultury i Nauki powinna zostać przebudowana do końca? Na prawie 900 głosów większość z was stwierdziło, że tak, 74% z was zagłosowało, że przebudować czy zakończyć. Następnie w którym roku wyjechał pierwszy pociąg kolei mazowieckich? Większość z was odpowiedziało dobrze na 1300 głosów, 67% z was odpowiedziało poprawnie, czy w 2005 roku. Tak, dopiero od 2005 roku jest KMK. Następnie, czy Pałac Kultury i Nauki powinien zostać wyburzony?
To pytanie co jakiś czas się pojawia, jestem bardzo ciekawy waszych odpowiedzi. Na 1600 głosów większość z was stwierdziło, że nie powinien być wydłużony, to jest 76% z was, natomiast 19% z was stwierdzi, że trzeba wydłużyć ten symbol Warszawy. No i na koniec najnowszy sondaż, czy na kanale wznosi za dużo filmów. Na razie na 600 głosów, trochę ponad jest, 70% z was stwierdziło, że jest dobrze, jest duży wybór. No i oczywiście pozostaje pytanie, jakie inwestycje nagrać w Gdyni, bo do Gdyni będę jechać najprawdopodobniej w tym bądź w przyszłym tygodniu najpóźniej. I chyba jutro będę w Łodzi, więc to też inna sprawa, ale w Łodzi co innego nagrywam. No i jest jeszcze oczywiście inny sondaż, a właściwie ankieta mniejsza z tym na drugim moim kanale growym, gdzie pytam się was, co wybudować. Na razie to jest świeża ankieta, więc jeszcze macie czas na głosowanie. Zachęcam was do wejścia na mój drugi kanał, gdzie gram w Cities Skylines. Macie do niego link w opisie. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny zmarzek. Jest was tutaj już ponad 13767 osób. Kolejny film z mniejsza z tym powinien się pojawić za tydzień. W sensie, ja wiem, że ten film się pojawi, który teraz oglądacie, najprawdopodobniej, tak nie wiem, pewnie po północy, bo dla mnie jest 23.11, więc się raczej nie wyrobię. Natomiast, no jutro zobaczycie film z przelotu nad Tatanem, znaczy jutro, w sensie w poniedziałek, zobaczycie film z przelotu nad tramwajem do Wilanowa, najprawdopodobniej. Jak i również zobaczycie niezastąpiony parking, który powstaje pod placem Powstańców Warszawy, najprawdopodobniej później. Też trzeba nie pokazać wam, jak kładka była wyburzona na Sobieskiego ostatnia, bo mam to nagrane, więc koniecznie wam też to również pokażę. No i oczywiście różne inne specjalne filmy, które będę nagrywać na przestrzeni najbliższego czasu i wrócę do nich. Na przykład tramwaj pod Zachodnią, w końcu muszę się zmusić i zmontować ten film. Jak i również przydałoby się, żebyście zobaczyli, jak tam na Obozowej te oregano w sumie pachnie i wygląda. Do Łodzi pojadę nagrać w końcu łódzką średnicę, bo warto. Okiem Awiznosza z Gdyni też powinien się pojawić w tym miesiącu. Zachodnie na sam koniec miesiąca się pojawi. W tym tygodniu również będziemy mieli oddawane nie do użytku parę inwestycji. Tunel w Kobyłce będzie oddany do użytku najprawdopodobniej w środę, bo we wtorek są odbiory i we wtorek będę właśnie na tej budowie. A idąc dalej za ciosem, przypominam wam, że tunel w Sulejówku w końcu może w tym tygodniu również będzie oddany do użytku. Kiedy dokładnie jeszcze nie wiemy. Mam nadzieję, że nie tego samego dnia co w Kobyłce w sumie, bo raczej nie rozwoję się, nie będę tutaj i tutaj. Ale to nie zmienia faktu, że w końcu te dwa obiekty będą gotowe i wszystko się tutaj zakończy. Tymczasem do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!